Teraz, żebyśmy po raz pierwszy po wielu latach wysłuchali brzmienia dzwonu. To jest zagadką dla nas wszystkich, jak ten dzwon zabrzmi. Za chwilę go usłyszymy. Nie uprzedziliśmy mieszkańców wsi, że będzie dzwon dzwonił o takiej porze. Nie wiemy, jakie... O, to już właśnie Oli... Mocniej Oli, tak żeśmy... Ponieważ mi również splatają się losy historii religii z historią sztuki. Wiemy, że relacje między tymi dziedzinami są odwieczne i kontakt z bóstwem w czasie rytuałów czy obrzędów wywołuje podobne przeżycia jak doświadczenie w kontakcie z arcydziełem. Zjawisko to nazywane mianem epifanią. Stoję przed trudnym wyzwaniem, by zakłócić ten kontakt między obrazem a wami, tak żeby sprzyjał muzom. Muzy nie stawiają się na żądanie. Nie mamy nad nimi władzy, ale prosimy, przybądźcie. No i że same te litery na pewno w jakiś sposób wzbogaciły to wnętrze, a w jakimś stopniu udało mi się oddać myśl, czy to, co chcieli twórcy przekazać, no to musicie Państwo sami ocenić. Słuchajcie.
Ale nie, 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 nie,